dnia 10 stycznia 2018 roku Sejm zaakceptował poprawki zaproponowane przez Senat do ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni. Następnego dnia ustawa została przekazana do podpisu prezydentowi. Jak wynika z ostatnich informacji, prezydent ma zamiar podpisać ustawę dnia 30 stycznia. Ustawa wejdzie w życie dnia 1 marca 2018 roku. Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ustawa swym działaniem obejmie około 4,5 miliona pracowników wykonujących pracę w niedzielę i święta. Począwszy od 1 marca 2018 roku, handel będzie możliwy w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Stan taki utrzyma się do końca roku. W 2019 roku handel będzie dozwolony zaledwie w jedną niedzielę każdego miesiąca, a od 2020 i dalej handel będzie możliwy zaledwie w 7 niedziel w ciągu roku. Będą to dwie niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia, jedna niedziela przed Wielkanocą oraz ostatnia niedziela w styczniu, kwietniu, czerwcu oraz sierpniu. Ustawa zawiera również szeroki katalog podmiotów wyłączonych spod zakazu handlu. Katalog ten jest katalogiem zamkniętym. Co ważne, ustawa skierowana jest nie tylko do pracowników, ale również do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W szczególności mam tutaj na myśli umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług. Zawężając tę ocenę wyłącznie do skutków prawnych planowanej ustawy, należy stwierdzić, że nie jest ona wolna od wad legislacyjnych. Na mocy przepisów nowej ustawy zakazane będzie wykonywanie handlu oraz czynności związanych z handlem w niedzielę i święta, jak również powierzanie pracy w te dni pracownikom oraz osobom zatrudnionym. Dla prawidłowego rozumienia całej ustawy kluczowe jest więc zrozumienie, czym jest placówka handlowa oraz czym są czynności związane z handlem. Ustawa definiuje placówkę handlową jako obiekt, w którym dokonywany jest handel oraz czynności związane z handlem, w szczególności. Tutaj wymienia ustawodawca kilka przykładów, takich jak sklepy, stragany, stoiska, jeżeli wykonywana jest tam praca przez pracowników lub osoby zatrudnione. Dokonując wykładni językowej, należy zwrócić uwagę na słowo oraz. Zgodnie z zasadami logiki prawniczej, użycie takiego spójnika jak i, oraz czy a, oznacza, że zdanie, które jest w ustawie, będzie tylko prawdziwe, jeżeli zostaną spełnione jego wszystkie przesłanki. Innymi słowy, za placówkę handlową nie można byłoby uznać wówczas obiektu, w którym jest wyłącznie prowadzony handel, a nie są prowadzone czynności związane z handlem, ani obiektu, w którym są prowadzone wyłącznie czynności związane z handlem, a nie dokonywany jest sam handel. Taka interpretacja pozwoliłaby na stosunkowo łatwe ominięcie tego zakazu. Również pojęcie czynności związanych z handlem nie jest do końca sprecyzowane, bowiem ustawodawca definiuje przez to czynności związane bezpośrednio z handlem, wykonywane w placówce handlowej, jak również inne czynności wykonywane przez pracowników oraz osoby zatrudnione w takiej placówce, polegające na magazynowaniu oraz inwentaryzacji towarów. Taka interpretacja językowa wskazuje na to, że magazyny na przykład, czy inne ośrodki, w których są wykonywane wyłącznie te czynności związane z magazynowaniem i inwentaryzacją, nie podlegają pod zakaz wprowadzony przez ustawę. Niemniej z uzasadnienia projektu obywatelskiego wprost wynika, że również strona zgłaszająca ten projekt miała na celu objęcie zakazem właśnie magazynów. Stąd też może to sprawić w przyszłości problemy, którą wykładnię zastosować, czy językową, czy celowościową. Kolejnym aspektem, który jest dosyć problematyczny, jest właśnie wprowadzenie takiej definicji to samo przez to samo przez ustawodawcę, bowiem czynności związane z handlem są to czynności bezpośrednio związane z handlem, więc tak naprawdę osoba interpretująca ten przepis dalej nie ma pewności, czym tak naprawdę te czynności są. Kolejną, wydaje się, że niepotrzebną rzeczą w tej ustawie było sprzężenie właśnie definicji placówki handlowej z definicją czynności związanych z handlem, bowiem aby zdefiniować, czym jest placówka handlowa, trzeba wiedzieć, czy są tam dokonywane czynności związane z handlem. Natomiast, żeby zakwalifikować jakąś czynność jako czynność handlową, trzeba wiedzieć, że ona odbywa się w placówce handlowej. No więc chodzi tutaj do pewnego paradoksu, ponieważ nie jesteśmy w stanie zdefiniować jednego pojęcia, nie znając drugiego i wzajemnie.
Stąd też no, to również może w przyszłości rodzić potencjalne problemy. No i również jedna kwestia, która też budzi uzasadnione wątpliwości, bowiem co prawda ustawodawca wobec szeregu podmiotów zastosował wyłączenie spod zakazu, niemniej nie do końca przewidział, co z podmiotami, które umożliwiają działanie tym właśnie podmiotom wyjętym. Mówiąc prościej, na przykład wyłączenie stosuje się do handlu w środkach transportu. Natomiast żeby faktycznie można było sprzedawać posiłki na przykład w samolotach, w pociągach czy w autobusach, konieczne jest uprzednie zaopatrzenie tego środka transportu w produkty, no, szczególnie przy żywności, gdzie jednak jest to produkt szybko psujący się, może być to problematyczne. Natomiast no, ustawa nie przewiduje wyłączenia wprost w stosunku do osób, które zaopatrują te chociażby środki transportu. Stąd też pojawia się pytanie, czy osoby dowożące tę żywność również mogą skorzystać z tego wyłączenia, czy też osoby, które magazynują tę żywność tego dnia, również mogą wykonywać pracę w niedzielę. Literalne brzmienie raczej sugeruje, że nie, natomiast cel ustawodawcy, który został wprost wyrażony, że chce, aby w te dni również podróżni mogli skorzystać z ofert, szczególnie właśnie bufetowych, ponieważ wpływa to chociażby pozytywnie na rozwój turystyki, wskazuje, że no muszą być wtedy czynne, bo inaczej sam przepis byłby martwy. Kolejną kwestią, która wymaga omówienia, są doniesienia medialne o tym, że markety miałyby stać się piekarniami czy też cukierniami, właśnie skorzystać z wyłączeń przewidzianych dla tych podmiotów. Ponieważ jak wiadomo, no, większość marketów w tych czasach również posiada piece, wypieka pieczywo oraz wyroby cukiernicze, stąd też pojawiły się obawy, iż w dosyć prosty sposób mogłyby obejść tę ustawę. Aby temu zapobiec, właśnie Senat wprowadził poprawki, zgodnie z którymi, owszem, wyłączona jest działalność piekarni, cukierni, czy też działalność podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną, ale pod jednym warunkiem. Musi być to działalność przeważająca. Natomiast za przeważającą działalność jest uważana na działalność wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Jeszcze jedna kwestia, która również jest dosyć ciekawa, jest to, że zakaz handlu, niedziela właśnie definiowana przez ustawę tutaj, nie do końca pokrywa się z niedzielą w rozumieniu kodeksu pracy. Zakaz pracy w niedzielę bowiem obowiązywać będzie od godziny 24 w nocy z soboty na niedzielę, a kończył się będzie o 24 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Natomiast kodeks pracy za pracę w niedzielę uważa pracę od godziny 6 rano w niedzielę do godziny 6 rano w poniedziałek. Oczywiście co do zasady, bo pracodawca pod pewnymi warunkami może to zmienić. Natomiast jakie mogą być tego konsekwencje? No, jedną z najbardziej oczywistych jest to, że część pracodawców może zadecydować o tym, aby powierzyć pracę pracownikom o godzinie na przykład pierwszej w nocy już w poniedziałek, co no, na pewno nie wpłynęłoby najlepiej na ich komfort. Podsumowując więc, każda taka kwestia, która jeszcze nie była wcześniej uregulowana ustawowo i dopiero jest wprowadzona regulacja, no zawsze jest to pewne zamieszanie, pewien chaos, nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast to, co zdaje się, że byłoby pożądane, zwłaszcza ze strony na przykład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy też Państwowej Inspekcji Pracy, to przedstawienie ich zdania, jak oni rozumieją te przepisy, jak oni ustosunkowują się do wątpliwości zgłaszanych przez obywateli, to niewątpliwie wpłynęłoby dobrze na spokój zarówno pracodawców, jak i pracowników. Należy bowiem pamiętać, że za złamanie przepisów ustawy dotyczącej ograniczenia handlu przewidziana jest grzywna w wysokości od 1000 do nawet 100 000 zł.